Niedocenianie internetu odbija się nie negatywnie na tych, którzy się posuwają za daleko w tym lekceważeniu. I to jest to, co ta wypowiedź pana Adamca, z którą się stuprocentowo zgadzam. Żyjemy w takich czasach, że coś, czego nie ma w internecie, nie będzie za bardzo istniało. Bo internet to jest źródło, do którego sięgamy jako pierwszego i niedocenianie internetu bardzo źle się odbije na tych wszystkich, którzy to robią. I niedocenianie blogerów jest również formą niedoceniania internetu, bo w tym jest ogromny potencjał. Pomyślą państwo, co on tutaj wyprawiał przez ostatnie 15 minut, przechwalał się. Tak, proszę państwa, przechwalałem się siebie i tą instytucję, którą stworzyłem właśnie po to, żeby pokazać, jaka troszeczkę mimowolnie może wyjść ciekawa i fajna sprawa z tego, że ktoś zacznie w internecie opisywać swoją pasję. I każdy, kto ma jakąś pasję, warto, żeby zaczął się nią dzielić. Bo pisanie do szuflady, fajna sprawa, ale dopiero czytelnik trzyma w ryzach tego, kto pisze. Dopiero czytelnik zmusza go do stałego rozwoju. I to by było właśnie fajnie, gdyby dzięki blogom powstawały instytucje takie jak Akademia Żywiaczy. Dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie, nazywam się Izabela Zic-Abramowicz. Jestem mieszkanką Nowego Portu, z wyboru, nie z przymusu, bo tak się może niektórym wydawać, bo to podobno straszna dzielnica. Ja chyba będę mówiła najkrócej tutaj z moich kolegów. Ja prowadzę typowego bloga. To jest typowy blog, jest to jeden z czterech blogów, które w ogóle prowadzę, ale w tej chwili i tak jak się umówiliśmy, że będziemy się dzisiaj zajmowali twórczością dotyczącą przede wszystkim Gdańska. To jest blog, który powstał, tak jak widać, tutaj jest pierwszy wpis 9 listopada 2007 roku. To był blog, który powstał praktycznie na zamówienie niejako moich znajomych, przyjaciół, mojej rodziny, którzy są rozsiani po całym świecie. I rzeczywiście można powiedzieć, że na początku to był blog taki totalnie amatorski, można to określić zupełnie trywialnie i zresztą jest to w 100% prawdziwe, że był to taki grosz z kapustą. Można tutaj znaleźć na przykład przygody, które mi się przytrafiały, typu podrzucony kot pod drzwiami, szukanie dla niego domu, w którym pomagali przyjaciele, przepisy kulinarne, bądź relacje z imprez też kulinarnych i nie tylko. Jest też dużo takiego humoru specyficznego, takich postów praktycznie i wpisów zupełnie niepoważnych, gdzie jest humor sytuacyjny i naprawdę jeżeli ktoś sobie zada trud prześledzenia go od początku i poczytania przede wszystkim tego roku 2007, to może się kompletnie zorientować o co tam chodzi, dlatego że to są sprawy, które dotyczyły gdzieś grupek przyjaciół, jakichś naszych potyczek słownych i nie tylko. I naprawdę na początku ten blog jest kompletnie niepoważny. Z tym, że bardzo szybko skończyły się te takie wygłupy. Dużo było w 2008 roku przede wszystkim tematów żuławskich, z żuław gdańskich przede wszystkim. Tutaj akurat, tak jak jest prezentacja zrobiona, to widać przede wszystkim zdjęcia. Pod większością tych zdjęć są też artykuły i teksty traktujące o miejscach, które ze znajomymi, moimi prywatnymi, z dziennikarzami, które odwiedzaliśmy. To są relacje dotyczące przede wszystkim ginących albo w ogóle już nieistniejących budowli żuławskich, typu domy, kościoły, zdewastowane cmentarze, przede wszystkim cmentarze menonickie też były przede wszystkim przez nas odwiedzane. Są podawane lokalizacje, zdjęcia, jest też sporo zdjęć archiwalnych, miejsc, które przez nas były odszukane. I w pewnym momencie gdzieś też ten temat żuławski powolutku się wygasił, aczkolwiek ja do niego jeszcze wracam. Ale przez to, że jednak mieszkam w tym Nowym Porcie, chodzę po nim dzień w dzień, przyglądam mu się od posadzek, od torów, gdzieś aż po dachy. Wchodzę praktycznie w miejsca, jakie tylko się da, gdzie się da. Można wypatrzyć różne ciekawe rzeczy, takie, o których właśnie nikt się z nimi nie spotka.
w publikacjach, w artykułach prasowych, w książkach nie ma. Tego po prostu nie ma, bo trzeba czasami właśnie pochodzić, popatrzeć, zebrać to do przysłowiowej kupy i opisać, i pokazać ludziom. Udaje się też trafić na takie ciekawostki, jak rzeźba Paula Schulza, która stoi w Nowym Porcie. Jest to jeden z najbardziej znanych wrocławskich rzeźbiarzy. Ta rzeźba stoi na zapleczu, w zasadzie w ogrodzie kościoła morskiego, tak zwanego. Stoi praktycznie zapomniana, nikt się tym nie interesuje, jest zaniedbana kompletnie. Udało mi się tam porozmawiać z którymś z ojców franciszkanów, którzy tam właśnie mają swoją siedzibę. Zostałam wpuszczona, mogłam praktycznie sobie tam robić, co mi się żeby nie podobało, czyli ją sfotografowałam, później się zaczął proces poszukiwania. To była ogromna praca i ogromne szukanie ludzi, którzy mogliby mi pomóc w opisaniu tej rzeźby, pomóc w rozszyfrowaniu inskrypcji, która się na tej rzeźbie znajduje. Udało mi się znaleźć we Wrocławiu bardzo mocno starszego pana Jana Segwerdę, który jest specjalistą od Schulza. Jemu niestety nie udało się przyjechać do Gdańska ze względu na wiek i stan zdrowia. Udało mi się natomiast z nim porozmawiać. Rozmawiałam z nim wielokrotnie. Dostałam zresztą od niego monografię Schulza, którą on pisał. Był zachwycony, podobno w muzeum nieraz o tym wspominał. Pozwolił sobie wykorzystać moje zdjęcia. Był po prostu niesamowicie zdumiony, że tego typu rzeczy właśnie w Nowym Porcie, w ogóle nie wiadomo do tej pory, skąd ta rzeźba w porcie się znalazła. Jest to enigma. Oprócz tego ja piszę sporo o historii Nowego Portu. To jest, tutaj akurat też nie widać artykuł w całości znajduje się w Akademii Żygaczy, ale tutaj też jest w skrócie. Tutaj akurat jest opis kościoła Wstąpienia, o którym przed chwileczką wspomniałam, bo właśnie w jego ogrodzie stoi ta rzeźba Chrystusa z dzieckiem. To jest taki dosyć przekrojowy tekst, tam są ilustracje i współczesne, stare pocztówki, opis po prostu budynku i jego losów. To jest akurat jeden z ostatnich tekstów dotyczący, pojawiło się na jednym z forów internetowych, zresztą które ja prowadzę, bodajże w zeszłym roku albo dwa lata temu, takie malutkie zdjęcie przedstawiające gwiazdę Nowego Portu z ubotem. Dzięki dociekliwości moich znajomych, moich przyjaciół udało się określić, co to jest za okręt, w jakich czasach on istniał, co się z nim stało. Po prostu zebrałam informacje do kupy, opisałam. Większość ludzi niesamowicie zdumiona. Część też jest pod tym tekstem, jest komentarz jednej z moich czytelniczek, która pomimo tego, że w Gdańsku się urodziła, jest to osoba no, sporo starsza ode mnie, o sporej wiedzy, historycznej też, ale była na przykład zdumiona, nie wiedziała kompletnie o tym, że w Gdańsku budowano uboty. To jest też jeden z ostatnich tekstów poświęcony akurat ulicy. Ja bardzo bliziutko nie mieszkam w tej chwili, ta ulica jest remontowane torowisko. Ulica będzie piękna, zapraszam Państwa, po remoncie. To jest tekst, który traktuje tak trochę i o przeszłości, i o teraźniejszości. Jest to połączenie takie dwa w jednym, ponieważ ja nie piszę też tekstów na bieżąco. Nie jestem portalem takim informacyjnym stricte Nowego Portu, także u mnie na blogu się nie znajdzie na przykład informacji o tym, że właśnie od tego dnia mamy remontowane torowisko, bądź tego dnia jest mecz, czy coś takiego. To są po prostu są rzeczy, które ja sobie znajduję, zaczynam opisywać. Czasami te teksty muszą bardzo długo leżeć z tego względu, że brakuje mi informacji bądź ilustracji.